maluje na szkle, na drewnie, na porcelanie, na meblach. Tworzę wzory, odtwarzam stare wzory ludowe. Współpracuję z Oksirem, tutaj powstały wiszeńskie spotkania ze sztuką. Od 5 lat zapraszamy do galerii na zakręcie artystów, no nie tylko z Wrocławia, ale wystawiamy artystów gminnych, robimy im wernisaże, wystawy, także mieszkańcy mogą sobie oglądać. Są zajęcia pisankarskie, w szkole spotykam się z dziećmi, malujemy pisanki przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem malujemy bombki, są zajęcia dla dorosłych, malujemy na drewnie. Ostatnio były zajęcia w ramach kultury na zakręcie z tego programu, gdzie odtwarzaliśmy najstarszą technikę na Dolnym Śląsku, malowania na szkle. 12 godzin przemalowaliśmy już na szkle, powstały obrazy malowane na szkle, bardzo fajne i zajęcia się podobały, mam nadzieję, że będziemy dalej je kontynuować. Oksir zakupuje dzieciom do szkoły blade ramy, takie niewielkich rozmiarów blade ramy. Dzieci mają 2 miesiące na namalowanie pracy. Potem w czerwcu te prace dostaję od tych dzieci z tych szkół okolicznych tutaj w gminie i robię dzieciom taką zbiorową wystawę na całe wakacje. Czyli od czerwca do września wiszą prace dzieci z gminy. I powiem Państwu, że ten poziom tego malarstwa tych dzieci jest naprawdę coraz fajniejszy. Często na zajęciach wśród dorosłych po pół godzinie, po 40 minutach okazuje się, że panuje cisza i ludzie się relaksują. Bo ja zawsze mówię, nieważne co ci wyjdzie pierwszy raz, że to jest krzywe, że to jest wszystko nieważne. Ważne, że masz chęci i że chcesz. I robi się taka cisza, ludzie są wszyscy skupieni, wszyscy pracują, nikt nie rozmawia, każdy się tak... I biorą do domu i w domu dalej malują, bo jeszcze nie skończyli, bo chcą jeszcze. To jest najfajniejsze, że sobie po prostu można przy tym odpocząć. To nie trzeba mieć jakichś talentów od Boga, żeby stworzyć pisankę dzisiaj. Dolny Śląsk nigdy nie miał swojej własnej pisanki. Wiem, bo jeździłem po różnych spotkaniach i konkursach i tak dalej. Była zawsze z opolska pisanka, łowicka pisanka, pisanka podlaska. Tamte tradycje były przez wiele lat są kultywowane i do dzisiaj są odtwarzane. No Dolny Śląsk taki tygiel kulturowy. Mieszkańcy przyjechali z różnych stron Polski, no nie tylko Polski, można powiedzieć nawet i świata przyjechali tutaj, więc powstał taki, wielokulturowość powstała i ja to wykorzystałem właściwie, bo zbierałem z różnych elementów, nawet ubiorów czy serwet takich w domach, ktoś poprzywoził ze swojego rejonu, pewne drobne elementy i poprzynosiłem, połączyłem je w jeden taki pomieszany haft. I powstała tak pisanka wiszeńska. Od wielu lat bierze udział w wielu konkursach w Polsce, takich międzynarodowych również konkursach. Otrzymuje nagrody, dyplomy, podziękowania. Pisanka wiszeńska znajduje się w muzeum. Spotkałem się kiedyś w Szczecinie z tym, że wyczytywano nagrody i pisało Wisznia Mała, Wysoki Kościół. I burmistrz mówi, gdzie to w Polsce leży? No, już się dowiedział, gdzie jest Wisznia Mała, gdzie jest Wysoki Kościół. Dawna technika to było nakładanie wosku szpilką, łebkiem od szpilki nakładanie wosku na skorupkę jajka. I tak z początku te pisanki były tworzone, ale niestety po kilku dotknięciach, jak brało się tą pisankę do ręki, ten wosk się topił, one były nietrwałe, więc spróbowałem zamienić to wosk na farbę. Kupuję farbę gotową i tą farbą maluję, zamiast woskiem maluję tą farbą. Zostaje piękna fakturka jak po wosku i no i jajko jest takie niezniszczalne, na wiele lat może być. Kury są specjalnie karmione, to są troszeczkę twardsze skorupki niż od takich zwykłych kurek. Są jajka gęsie, są jajka strusie. Zresztą posiadam kolekcję takich pisanek. Są pisanki od najmniejszego takiego ptaszka zeberki, co w wielkości nawet mniejsza pisanka niż paznokieć, po największe jajko strusia afrykańskiego. Często zadawane pytanie, ile się robi taką pisankę. Trudno mi określić. Hucuły maluje się podobno 4 dni, bo barwi się w 4 kolorach, a to wcale nie jest prawdą. Pisankę zaczynasz jeden element malować, musisz ją odłożyć, ponieważ to jest mokre, bierzesz następną, potem do niej wracasz. Ja nigdy nie mierzyłem, nie jesteś w stanie namalować. Ja mówię, małą pisankę musisz wziąć 5 razy do ręki, żeby ją skończyć. No przy większej pisance niestety więcej. Każda pisanka, każda bombka, każda skrzynka namalowana przeze mnie jest inna. Nie ma 2 takich samych.
Pracuję z taką galerią, z Domem Sztuki Ludowej i tam właściciel tej galerii klientom opowiada, jeżeli znajdziecie dwie takie same, pudełko macie w gratisie. No nigdy przez lata się nie zdarzyło, żeby ktoś dostał pudełko. Te wzory są w głowie, to jak pooglądało się, ja sobie kiedyś zrobiłem takie notatki, zapisywałem to, rysowałem, miałem takie swoje zeszyty, mam jeszcze, nieraz tam do nich zerknę, ale to z reguły wynika już tak samo z siebie, człowiek ma to już zakodowane w pamięć. Dzięki tej farbie, którą ja sprowadzam i teraz maluję, używam tej farby, można malować na wszystkie, można malować na drewnie, można malować na szkle, na jajkach, ona jest bardzo trwała. Ważne, żeby w życiu robić coś, co człowiekowi sprawia przyjemność.